Ja przetransportowałam się już do hotelu i dzisiaj o pierwsze, między pierwszą a drugą w nocy przylatują moi rodzice, więc na maksa się cieszę. Jest teraz jakaś 21? Tak, 21:20. No i co? Dzisiaj dostałam wiadomość od znajomego z Warszawy, że przyleciał do Madrytu. Wychodzę dzisiaj na kolację i później na jakąś imprezę, więc dołączę do nich i po prostu sobie wrócę wcześniej, żeby przywitać rodziców, bo dosłownie się tak cieszę, jakbym, nie wiem, jakby nie widziałam ich 2 miesiące tylko, ale no stęskniłam się bardzo. Okej, okay, make-up prezentuje się tak, mega basic, nie mam pudru, więc trochę masakra, bo się świecę jak nie powiem co. Dzisiaj mam ochotę założyć niskie obcasy, bo why not? Więc robimy taki, robimy stylóweczkę, gorsecik, myślę, że jeansy, żeby było jednak luźno. Moment. Założę moje jeansy. Ktoś pytał pod filmem ostatnim o jeansy. Ja kupiłam te jeansy w H&M i ja nie wiem, czy one są w Polsce, ale one są świetne. I to są te jeansy. W ogóle tutaj w Hiszpanii jest sporo takich z niskim stanem w sieciówkach, a w Polsce wiem, że jest problem z tym. Fun fact, ostatnio uzależniłam się od takich słów extra hot i są serio hot, ale są takie dobre, polecam. Ja w ogóle bardzo lubię ostre jedzenie. I tutaj nadal brakuje mi jeszcze czegoś, ale pycha. Mijamy generalnie jakiś nowy lifehack, jak ma nieumyte włosy. To one mi się szybko przetuszczają. Dobra, sorry. To nakłada puder. A, to działa. A czemu puder? Czemu nie słuch szampon? A widzisz, jakbym miała słuch szampon? Ja mam, ale się nie podzielę. Aha, no właśnie. W sumie nie kupiłam. Okej, kochani, lecimy zwiedzać i that's the outfit for today. Let's go! Kochani, lecimy na kolację. Idziemy dzisiaj obczaić La Retasca i bardzo chciałam już obczaić tę knajpkę miesiąc temu, ale jak są rodzice, to jest idealny moment na sprawdzenie. Fit check. Okay, that's all. Widzimy się w knajpce. To są sezonowane anchois, a tutaj mamy podobno najlepsze krokiety, które pan kelner jadł w całym Madrycie. Dobra.
Witam kochani. Mamy... Co my mamy? Poniedziałek. Yeah, say hi. Idziemy teraz na kawkę, a później idziemy do Federala, najprawdopodobniej na śniadanko. No i co? Nie wiem, będziemy coś robić. Mia, co będziemy robić? Idziemy zwiedzać vintage shopy. What the fuck? Idziemy na poszukiwanie maczy na mleku owsianym. Ej, ale jesteś okropna. On to z miłości rozpina. Także tak, Mia chce obczaić sobie vintage shopy. Ej, i by the way, będziemy obok Muzeum Fridy, więc możemy wejść od razu. Bo Federal jest obok. Więc tak, więc pewnie wejdziemy jeszcze do muzeum. W sumie za dużo nie będziemy robić. Ja też muszę zrobić dzisiaj zadanie na uczelnię i wieczorem wychodzę na Halloweenowy event. Więc tak. See you later! Mascara, I don't look good. This is kind of tragic. Okay, see. Taste test, kochani. Mamy tak, mamy dwa rameniki. Nie wiem za bardzo, jaki to jest ramen. Jaki to jest ramen? Chyba wieprzowy? No, ale nie wiem, nic więcej. Mamy małe zestawiki sushi. Pierożki. Kochani, lekki fuck up. Nie dostaliśmy żadnych łyżek do ramenu, więc... I mamy pałeczkami. Kochani, lecimy na Halloween. Jest to event, który nie jest nawet jakoś specjalnie halloweenowy. Przebrania są raczej takie opcjonalne, ale stwierdziłam, że jeżeli każdy pomyśli, że są opcjonalne i nie ma co się przebierać, to w ogóle nie będzie vibe'u halloweenowego, więc... Mam jakieś małe elementy halloweenowe. Także tak. Halloween, come to Dubai. Bateria społeczna się wyczerpała, więc jest to czas na romantyzowanie życia. Hej, przepraszam, przepraszam. Czego pani słucha? Ice JJ's fish on the floor. Postań, kochani. Zależy od tego, co
kawę latte na mleku owsianym. Wzięłam sobie czekoladowy chleb. Mamy piątek. Natrzymać sobie kamerę, bo nie wiem, czy mnie w ogóle słychać, więc... Ale chciałam powiedzieć, że obudziłam się dziś i zdałam sobie sprawę, że nie mamy już października. I nie wiem, czemu przegapiłam ten moment, kiedy zaczął się już listopad. Ale tak sobie dzisiaj siedziałam, oglądając plotkarę. Wspomniałam sobie o tym, że napisałam sobie cel na ten cały rok. Znaczy cele, listę całą. Weszłam dzisiaj w ten plik i zostało mi parę rzeczy, o które jeszcze nie zadbałam do końca, mimo że tak 90% szczerze już spełniłam i jestem bardzo dumna z tego. To te 10% jeszcze muszę zrobić i dobrze, że mi się o tym przypomniało. I tak mi po prostu wzięło na przemyślenia, że kurczę, życie jest super i naprawdę marzenia, cele, to wszystko jest tak bardzo osiągalne. Powiem wam też taki fun fact. Będąc na wyjeździe w Barcelonie w wakacje na 3 tygodnie, poznałam chłopaka, który jest Włochem, mieszka w Mediolanie. Chłopak jest... On chyba jest w moim wieku. I rozmawialiśmy wtedy o takich naszych marzeniach. Jakby cały czas mamy ze sobą kontakt, więc co jakiś czas gdzieś tam się odzywamy do siebie. No i on mi, pamiętam, że w lipcu powiedział, bo jest producentem muzycznym. Tworzy muzykę dla Awy. Nie wiem, czy ktoś kojarzy, ale no, pracuję z nim. I w lipcu rozmawialiśmy o takich naszych marzeniach i celach na ten rok. I on mi powiedział bardzo, że chciałby. Jego takim marzeniem małym jest pracować z Central Cee. Słuchajcie, minęły 4 miesiące i ja teraz Central Cee był w Madrycie na koncercie i ja niestety na niego nie poszłam, bo już miesiąc przed były wyprzedane bilety i nie byłam w stanie już kupić nic. Ale wczoraj wchodzę na Instagrama i dodał coś na story. Wchodzę w to story i Awa udostępnił jego razem z Central Cee w studiu. I powiem szczerze, że mnie zamurowało. Rozmawialiśmy o tych planach i celach, i takich marzeniach. I to wszystko, jakby, wiecie, jak się o tym rozmawia, to się wydaje totalnie fikcyjne. Jakby wierzymy w to, ale do końca to jest takie dla nas czasem... No dobra, że ale zejdźmy na ziemię, prawda? Tak sobie podchodzimy do tego. A nie powinniśmy. I dosłownie to się stało po 4 miesiącach w naszej rozmowie. I byłam w takim szoku. Napisałam do niego, że po prostu mega mu gratuluję. I po prostu dało mi to dużo do myślenia. Dało mi to bardzo dużo do myślenia i bardzo mnie to zmotywowało w ogóle do dalszego rozwoju, bo wiadomo, jesteśmy w takim wieku, gdzie każdy z nas czasem wątpi w ogóle w siebie, w miejsce, w którym przybywa, w jakieś swoje możliwości i to jest straszne. Tak jest i jesteśmy w takim wieku, gdzie po prostu jest to jeden wielki roller coaster, bo ja potrafię raz zamknąć się w pokoju i leżeć pod łóżkiem i płakać i myśleć o tym, że życie nie ma sensu i co jak mi się coś nie uda, albo co jak nie osiągnę swoich celów, a później myślę w ogóle, że jakby mogę wszystko i to jest taki jeden wielki roller coaster emocjonalny, który jest ciężki, ale tak wygląda rzeczywistość ludzi, myślę, że od nastoletniego do 30 roku życia. Ale taką jedną radę, którą mogę dać od siebie, którą ja jakby, o co zaczęłam ja dbać, czyli wszystkie, wiadomo, nie da się wszystkich negatywnych myśli odsunąć od siebie i nie mieć słabych dni, bo tak nie jest i to jest zupełnie normalne, że tak życie wygląda. Jedna rada, którą ja mogę dać od siebie, to zadbać o siebie małymi krokami. Myślcie po kolei, co macie zrobić, żeby powoli osiągać to, co byście chcieli kiedyś osiągnąć, albo żeby zostać osobą, którą chcecie zostać, bo to tylko od was zależy i to wy kreujecie swoją rzeczywistość. Tak jest, bo ja mogę dzisiaj być kimkolwiek zechcę, tak naprawdę. Taka prawda, jakby na przykład w tym momencie udaję i manifestuję swoje życie
że mieszkam w którymś z tych mega drogich budynków i wyszłam na spacer w obcasach. Jakby kreuję swoją rzeczywistość i o to chodzi w życiu. I po prostu taka rada ode mnie, wracając, żeby co miesiąc przyjrzeć się swojemu zachowaniu, tym, co osiągnęliśmy i zadbać o to, żeby po prostu żeby osiągać małe cele w jakimś czasie, które będą nas prowadzić do naszego idealnego życia. I kiedyś usłyszałam bardzo, bardzo fajny cytat. Wyobraźcie sobie, że codziennie przez rok będziemy ulepszać swoją osobę, czy to właśnie psychicznie, czy nie wiem, czy będziemy rozwijać swoje hobby, czy się czegoś nauczymy, poświęcimy czemuś czas, byśmy byli o 1% lepsi. Wyobraźcie sobie, że za cały rok bylibyście już o 365% lepsi. To jest game changer, kiedy zdajecie sobie sprawę, że naprawdę to wykreujecie rzeczywistość. Jakby who cares, co wy robicie, w sensie to jest niesamowite, ale to wszystko to jest fikcja. Dla mnie i ja w ogóle mam takie trochę podejście do życia, jakby życie było fikcją. I to mi pomaga, bo kiedyś bardzo poważnie podchodziłam do życia, do problemów, do sytuacji, do nie wiem, do relacji międzyludzkich. Nie róbcie tego, po prostu kreujcie swoją rzeczywistość jak chcecie. Także tak, to jest taka rada ode mnie. Jakby ktoś już nie wiedział takich rzeczy, bo ja nie wiem, czy to jest coś nowego, to co mówię. Myślę, że każdy zdaje sobie z tego sprawę, tylko czasem trzeba sobie o tym przypomnieć. Także tak. A z takiego innego fun factu, to chciałam tylko powiedzieć, że jestem mega słaba z makroekonomii i nie zdałam ostatniego egzaminu. I boję się, że skończy się to niezdaniem przedmiotu. A wtedy nie wiem, co zrobię, bo raz musi jest tak, przynajmniej w mojej szkole, że kiedy się nie zdaje przedmiotu tutaj, to trzeba będzie przylecieć tutaj z powrotem w drugim semestrze i napisać egzamin od nowa. No i no, dla mnie nie ma takiej opcji, po prostu jakby, no po prostu nie. Nie będzie takiej opcji, żeby kupować bilety na czerwiec i przylatywać tutaj, żeby napisać egzamin. Więc nie wiem, co zrobię. Jej!